Barbara ma za sobą kolejną nieprzespaną noc. Kobieta zabrała dzieci siostry do cukierni, by choć trochę na chwilę zapomniały o smutnych sprawach. Musisz się ogarnąć i przestać pić. Nic nie muszę. Idźcie długo. Właśnie, że musisz. Choćby ze względu na dzieci. Twoja szwagierka nie może się nimi wiecznie zajmować. W końcu wróci do Stanów. Kochanie, proszę cię, zacznijmy żyć normalnie. Asia już nie wróci. Możemy wreszcie zamieszkać razem. Ale ja nie potrafię. No właśnie, że potrafisz. Pierwszy krok już zrobiłeś, złożyłeś pozew rozwodowy. Czas zacząć żyć. Przed nami jest wiele lat, wiele szczęśliwych lat. Proszę cię, przestań pić. Wiem, że potrafisz. Czy ja dobrze słyszałam? Masz romans z mężem mojej siostry? Nieładnie podsłuchiwać cudze rozmowy. No fakt. To ja tu jestem suką. Kocham Leszka. Nie kocha się cudzych mężów. On ma prawo do szczęścia. Z tobą! Tak, ze mną. I nic, co powiesz, tego nie zmieni. Prawo do szczęścia? A moja siostra? Ona nie ma takiego prawa. Wszystkiego bym się spodziewała. Ale nie tego, że Leszek zdradza Asię i wije sobie gniazdko na boku z inną. Leszek i ja najpierw byliśmy tylko sąsiadami. Raz, gdy Asia leżała akurat w szpitalu, spotkaliśmy się w sklepie i Leszek pomógł mi przynieść zakupy do domu. Zaproponowałam mu wtedy kawę i tak to się zaczęło. No, nikt przecież nie może oczekiwać od zdrowego mężczyzny w sile wieku, że będzie żył sam, jak jakiś mnich. Poza tym jego i Asię już nic nie łączy. Nic poza dziećmi.